Uszanowanko, na wstępie ja bym chciał wam powiedzieć, że ten odcinek może być troszeczkę, że tak powiem, chaotyczny. On nie będzie taki idealnie spójny krok po kroku, dzień po dniu. Mam nadzieję, że przypadnie wam i tak jak do gustu, dowiecie się przynajmniej, co u pana Kowala słychać. A na tą chwilę ja was zapraszam do odcinka. Oczywiście zachęcam do wszystkich polubień, subskrypcji oraz udostępnienia, komentowania jak chcecie. Zapraszam do odcinka i miłego oglądania. Uszanowanko, moi drodzy, witam was w mojej kuźni. Dzisiaj mamy sobotę, jest piękna pogoda, więc prawdopodobnie pierwsze co zaczniemy robić, to ogarniać troszeczkę ogrodu przed jesienią. Mamy trochę jeszcze trawy do skoszenia, chyba ostatni raz troszeczkę pogarniać. Niestety obowiązki obowiązkami, więc trzeba to zrobić. No ja was witam też przy ostatnio zrobionej kładce. Jeżeli zostanie czasu, to na pewno coś dzisiaj wykujemy. Także ja was zapraszam do odcinka. Miłego oglądania. Cześć, kosi. Tu chwilę oczywiście przerywamy, żeby wrzucić do wora trawę. I czeka nas mała naprawa. Poszła linka! Teraz będziemy się szarpać z szarpakiem. Raczej średnio mam czas, żeby pojechać kupić nowy. Pewnie gdzieś tam w międzyczasie się zamówi. A ten stwierdził, że da sobie spokój. Siemanko, staram się wam nagrać ten zachód ładny, który tam w tle widzicie. Właśnie wracam z pracy w dniu czwartku, znaczy piątku. I właśnie mnie napotkał taki ładny kolorek o zachodzie. Przyjemnie. Z jednej strony, że jest ładny kolorek, ładny zachód, a z drugiej strony, nie wiem, czy wszystkie kolory w ogóle tam są dla was takie widoczne, trochę zbliżę, o. Ale no, z jednej strony przyjemny, ładny kolorek, a z drugiej strony smutne, że wraca się z pracy, jak jest ciemno. No to już jest gorzej, nie? Tak czy siak. Zaczynamy weekend. A teraz zajmiemy się, bo inaczej wróć. Przywieźli mi do pracowni barierki, ale teraz nie będę mówił skąd one są. Aczkolwiek teraz zajmę się wycenianiem, sprawdzaniem każdych elementów, ponieważ muszę tutaj sprawdzić każdy element, w jakim on jest stanie. Wszystko spisać, wziąłem sobie kajecik, tak że wy będziecie widzieć timelapsa z szczegółowego opisywania całej tej konstrukcji. Chwilę to zajmie, bo tutaj jest dość dużo elementów i będziemy się zajmować lekką renowacją tych oto elementów. Będziemy robić jakiegoś timelapsika, bo to potrwa. We'll be right back.
Jadę aktualnie po paczuszkę, która do mnie przyszła. Chwilkę na nią czekałem, znaczy nie strasznie długo, ale chwileczka była. Tup, tup. Temat z balustradą mamy chyba wyceniony. I raz oko. Pojechaliśmy po paczkę oczywiście. Rozpakowałem. A jest to co ja oczekiwałem, że będzie. Coś, o czym będziemy nagrywać jeden z kolejnych odcinków. Będzie taki mały poradnik, jak zrobić coś, co bardzo podkreśla produkty kowalskie i można... Trzeba troszeczkę się naszukać tych duperelków. Jednak podkreśla, ja tak jak mówię, produkty kowalskie, niektóre, które wymagają dodatkowego sprzętu, żeby na przykład zamontować do ściany. Na przykład haczyki, wieszaczki, wieszaki, zawiasy, jak macie na przykład do skrzyń, czy tego typu różne elementy, one wymagają dodatkowych śrubek. Te śrubki, które kupujemy w marketach budowlanych, zazwyczaj są ocynkowane. Czasami możecie gdzieś tam znaleźć czarne. Ale ja dam wam, czy pokażę wam mniej więcej sposób, jak można zrobić z takich właśnie ocynkowanych śrubeczki, które bardziej gdzieś tam pasują do całej tej kowalskiej otoczki. Ostatnio podają gdzieś tam pytania, czy tam z tyłu mam palenisko koksowe. I tak, jest tutaj palenisko koksowe, z którego od czasu do czasu korzystam, bo w większości tam lecę na gazowym. Ta normalnie kotlina ma tutaj kotlinkę, popielnik, dmuchawę zasilaną silnikiem elektrycznym. Różnica między w ogóle takimi paleniskami jak to w kotlinie na węgiel podgrzejemy punktowo w obszarze, gdzie jest zanurzony w żarze. W palenisku gazowym będziemy podgrzewać cały detal, który się znajduje w piecu. Chodzę i słucham, jak mi coś kapie. Robi kap, kap, kap. Nie zwróciłem uwagi na początku, co to może być, ale pomyślałem, że może być to połączone z tym, co aktualnie robię, a skorzystałem z tego dobrodziejstwa, którym jest ocet. Był w pojemniku, który, jak się okazało, był lekko dziurawy. Więc szybka reakcja, mobilizacja i musiałem posprzątać bałagan, który sam zrobiłem. Tak bywa. Pamiętajcie mieć niedziurawe pojemniczki, jeżeli coś robicie z jakimiś płynami. Ocet lubi spowodować, czy przyspieszyć utlenianie się, czyli rdzewienie stali, więc szybkie czyszczenie. Ale mam dla was fajną poradę. Coś, co się wam przyda. Soda oczyszczona neutralizuje wszystkie kwasy. Jeżeli ktoś słuchał na chemii, to może z tego skorzystać, więc jeżeli wam się rozleje coś w stylu octu spirytusowego, możecie to zasypać sodą oczyszczoną i wam zneutralizuje ten kwas. Jeżeli zostawicie chociaż trochę octu na stalowych powierzchniach, tutaj było właśnie rozlane, udało mi się to przetrzeć, jednak zapomniałem o jednym miejscu i zobaczcie, co się dzieje. Momentalnie tutaj zaczyna się pojawiać rdza. I gdyby taki właśnie fragment został zostawiony już na... Gdyby tutaj całość była zostawiona na trochę dłużej, to ja sobie daję rękę uciąć, że całość byłaby skorodowana dość porządnie. Spróbujemy to przetrzeć i zobaczymy, jak wygląda bez większego czyszczenia taka powierzchnia. I sprawdzimy. Bez jakiegoś używania teraz chemii, także to jest zwykła sucha ściereczka. I widać, że ten ślad został. Tutaj już gdzieś coś trochę bardziej przeżerało. A jeszcze wam do tego pokażę, co się stanie, jak oto mam taką końcóweczkę tego octu. No i oczywiście soda oczyszczona. Także ja wam pokażę przy okazji, czegoś się troszeczkę możecie jeszcze nauczycie. Co się stanie, gdy na taki ocet wrzucimy właśnie
sodę. No od razu jest reakcja i wam tutaj całość zneutralizuje. I w ten sposób, ucząc się na czyichś błędach, możecie szybko się dowiedzieć i też wiedzieć, jak zareagować w przypadku, kiedy coś wam się rozleje. W pracowni, w kuźni, w warsztacie, gdziekolwiek, nawet w kuchni, jeżeli wam się rozleje, a jest to coś w formie kwasu, to pamiętajcie, soda oczyszczona nie jest taka strasznie droga, więc można sobie zakupić i troszeczkę więcej. A na tą chwilę chciałbym wam bardzo podziękować za spędzony ze mną czas. Mam nadzieję, że materiał się podobał wam. I zachęcam również do subskrybowania, polajkowania, udostępniania i komentowania wszystkich tych rzeczy, które gdzieś tam temu algorytmowi pomagają. Tak jak wspominam, was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę pomaga rozwijać ten kanał. I za każdą subskrypcję i za każdą taką aktywność bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.